Przyjaciele, słowo, o którym będę mówił dzisiaj i historia, którą będę przytaczał, jest dobra dla każdego człowieka. Bez względu na to, czy spotkałeś, czy spotkałaś się kiedyś osobiście z Jezusem i nastąpiło to jakiś czas temu, czy jesteś tutaj, wydaje ci się, że przypadkowo i zastanawiasz się, co to za happening, co to za dziwne wydarzenie. Słowo, które usłyszysz, jest pewnym pytaniem do ciebie i jednocześnie rozwiązaniem. Zatytułowałem je: jaki masz stosunek do prawdy? Jaki masz stosunek, ty osobiście, ty, nie twój sąsiad, ty, jaki masz stosunek do prawdy? Chcę się podzielić dzisiaj z wami pewną historią, która wydarzyła się 800 lat przed Chrystusem, ale ta historia i te słowa, one są aktualne dzisiaj. Zmieniły się tylko okoliczności. Nastąpił trochę większy rozwój technologiczny, ale to słowo jest wciąż aktualne. Będę mówił do was głównie o takim królu judzkim, który nazywał się Jozjasz. Ale żeby was dobrze wprowadzić i pokazać wam, jakie to ma znaczenie dzisiaj, chcę zacząć trochę wcześniej, od jego poprzedników. Było tak, że Izrael był mocny i rozwijał się bardzo za czasów Salomona. Następni królowie byli bardzo różni, ale w większości byli bezbożni, ciągnęli za bałwochwalstwem i tak naprawdę rujnowali to, co Salomon wcześniej zbudował. I dochodzimy do historii króla judzkiego, który nazywał się Hiskiasz. Hiskiasz zaczął panowanie w 716 roku przed naszą erą. Miał 25 lat, kiedy objął władzę. Jest napisane o nim, że Hiskiasz czynił to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego. Ten człowiek nie był bałwochwalcą. On rozumiał, jak bardzo Izraelici skręcili, jak bardzo skręcili od Boga, który jest żywy, w stronę wyobrażeń Boga wygodnych dla ludzi. I jest napisane o Hiskiaszu, że na Panu, Bogu Izraela, polegał tak, iż nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Hiskiasz był potężnym reformatorem. Hiskiasz był apostołem. Za chwilę wam to wykażę. Ale co go wyróżniało? Co go wyróżniało? Wyróżniało go to, że na poziomie swojego serca i w swoim życiu on polegał na Panu. Wierzył mu osobiście. Dla Hiskiasza Pan i prawda były czymś ważnym. Dalej jest napisane o nim, że był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając Jego prawd. Nie odstępował od tych prawd. On nimi żył. Rozumiecie? Kiedy wstawał, kiedy planował dzień, kiedy planował tydzień, kiedy planował strategię rozwoju swojego ludu czy gospodarczą, on polegał na Panu i nie odstępował od Jego prawd. Jaki był tego skutek? Skutek był taki, że jest napisane, to też Pan był z nim. To jest stare przymierze. To jest czas przed Chrystusem. To nie jest tak mocne przymierze, jak my mamy od 2000 lat. Ja wam zaraz to wykażę. Ale Pan był z nim. Dlaczego? Bo Hiskiasz mu ufał i był przywiązany do jego prawdy. Tak?
Pan był z nim i wszystko, podkreślę wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Prosta recepta na sukces. Być blisko. Zbuntował się też on przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. On to pobił Filistyńczyków aż do Gazy i jej okręgów. Ja nie będę wam teraz przytaczał całej historii Hiskiasza, bo nie jesteśmy po to tutaj, żeby zajmować się historią. Ale chcę wam pokazać pewne proste rozwiązanie, pewne proste recepty. Bycie blisko prawdy skutkuje odwagą i wyjściem z niewoli. Ty wiesz, czego się boisz. I nie mów mi, że się nie boisz, bo kłamiesz, jeśli tak mówisz. To znaczy, że zakładasz tylko maskę albo używasz dużo substancji psychoaktywnych, które próbują spychać dany problem. To bycie blisko prawdy powoduje odwagę i wyjście z niewoli. Ludzie często mnie pytają, zastanawiają się, kurczę, ja nie mogę sobie poradzić z tym grzechem, nie mogę z tym, nie mogę z tamtym. Ale to jest prosta recepta, jak uwolnić się od grzechu, jak się uwolnić, jak wyjść z niewoli. Bądź blisko prawdy, nie koncentruj swojego serca na grzechu, a skoncentruj na rozwiązaniu. Skoncentruj na Jezusie, skoncentruj na prawdzie. W życiu Hiskiasza było tak, że z jednej strony on osobiście polegał na Bogu, ale z drugiej strony uznawał też proroka Pana. On na poziomie swojego życia, podkreślam, to było stare przymierze, inne zasady. Hiskiasz miał trudniej, mamy dzisiaj my, bo od 2000 lat Duch Święty jest dany każdemu, kto uwierzy. Hiskiasz tak nie miał, ale Hiskiasz, skoro poznał prawdę, to tą prawdę stosował. A jeśli miał jakieś wyzwanie w swoim życiu, udawał się do proroka, w tym wypadku był to prorok Izajasz. I wyglądało to tak, że Hiskiasz się modlił, a w tym samym czasie prorok dostawał słowo dla Hiskiasza i Hiskiasz posłusznie to słowo realizował. Przeczytam wam, bo to jest ważne, zanim dojdziemy do Jozjasza i do tego, co chcę powiedzieć, ale musimy wyjść od Hiskiasza, bo mamy człowieka, który żyje prawdą, tak? I jest potężnym reformatorem, budowniczym i apostołem. On nie tylko podniósł gospodarczo Judę, Jerozolimę, nie tylko. On dodatkowo wdrażał zasady królestwa. Szerzył królestwo, tak? I inspirował innych. Zobaczcie, przeczytam tylko kilka fragmentów, żeby wam uzmysłowić, co tak naprawdę robił Hiskiasz. Wzywał, słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Zebrał ludzi służby i wzywał ich do pokuty i do świętego życia. Przyjaciele, Stary Testament, wszystko, co czytamy w Starym Testamencie, czytamy jako zapowiedź tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty i zmartwychwstania Jezusa. To jest pewne, musimy przez pryzmat krzyża i zmartwychwstania Jezusa to czytać. Tak naprawdę on wzywał każdego sługę do tego, aby porzucił bałwochwalstwo i zaczynał żyć świętym życiem. Świętym życiem. Co robił dalej? Dalej jest napisane, że w chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej, gdy zaczęły się całe reformy, zaczęto śpiew na cześć Pana przy wtórze trąb za przewodem instrumentów Dawida, króla izraelskiego. Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew i donośny głos trąb. To, co widzieliście dzisiaj, czego byliście świadkami przez ostatnie, nie wiem, 2,5 godziny, to jest uwielbienie Boga. Hiskiasz to przywrócił, bo po Dawidzie Izrael zapomniał o uwielbieniu. Izrael już tylko narzekał,
Nie mam tego! Jest mi źle! Bóg o mnie zapomniał! Zrobię sobie cielca! Zrobię sobie ta! Nie lubię go, bo on o mnie zapomniał! A Hiskiasz mówi, opamiętajcie się! Zacznijcie żyć świętym życiem! Zacznijcie uwielbiać Boga! Zacznijcie oddawać Mu chwałę! To Pan Panów i Król Królów! Stworzyciel nieba i ziemi! To Bóg! To Bóg! I Hiskiasz zaczyna ruszać ich! Zaczyna ich ruszać. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, wzywa ich do pokuty i do świętego życia. Dwa, przywraca życie uwielbienia. Jest napisane, że w ten sposób wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. On wyposażał ludzi i uruchamiał ich do służby. Cały czas wam powtarzam. To jest jeszcze stare przymierze, ale to jest zapowiedź, jak należy żyć i funkcjonować dzisiaj. Co robił dalej Hiskiasz? Ewangelizował. Organizował masowe ewangelizacje. Czytamy dalej. Rozbiegli się więc gońcy z listami od króla i jego książąt do całego Izraela i Judy, zgodnie z nakazem króla, powiadając: synowie izraelscy, nawróćcie się do Pana, Boga Abrahama, Izaka Izraela. A wtedy on zwróci się znowu do resztki, która wam uratowała się z ręki królów asyryjskich. Ewangelizowali masowo. Hiskiasz ich posyłał. Posyłał ich na ulicę. Tak jak my tutaj jesteśmy dzisiaj. Ludzie, my nie jesteśmy tutaj dla siebie. My nie przyszliśmy, nie wiem, żeby was zapisać do jakiejś instytucji. My przyszliśmy wam powiedzieć prostą prawdę. Opamiętajcie się z tego życia niezależnego od Boga, niezależnego od Jezusa. Idąc dalej, co dalej robili? Szli tedy gońcy od miasta do miasta, po krainie Efraimitów i Manasetytów i aż do Zubelenitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Tak, tak było zawsze. Zawsze, kiedy było szerzone królestwo, było masę takich, którzy z tego drwili, ale oni szli. Oni szli i mówili o Bogu, który jest żywy. O Bogu. Dalej, co robił Hiskiasz? Wstawiał się za tymi, którzy upadali. Kiedy upadali w grzechy, stawał i modlił się za nich tymi słowy: Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga, Pana, Boga swoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, aby obcować z tym, co święte. I co? I wysłuchał Pan Hiskiasza i zachował lud. Wstawiał się za nimi. Była tedy wielka radość w Jeruzalemie, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Izraelu. To było w pewnym sensie odrodzenie duchowe, przebudzenie. To było stare przymierze, ale on przyniósł coś, co było prawdą, co było prawdziwe, o czym przez lata zapomniano. To robił Hiskiasz. I co w efekcie? Ludzie uświęcali swoje dusze. Ludzie zmieniali swoje życie. Ludzie wracali do prawdy. Wracali do Boga. Jest napisane. A gdy to wszystko się skończyło, ruszyli wszyscy Izraelici, którzy się tam znajdowali, do miast judzkich. Potłukli słupy, poobalali aszery, wycinali święte gaje i tak dalej. To nie chodzi o niszczenie pomników. To nie chodzi o detronizację bałwanów w waszym życiu. Chodzi o to, tak naprawdę, czym żyjesz. Czym przesiąknięta jest twoja dusza. Czym? Na czym się koncentrujesz? Co jest twoją prawdą? Prawda jest jedna, przyjaciele. Prawda ma na imię Jezus. Prawda jest osobą. Prawda ma swoje zasady. To są zasady królestwa, które dzisiaj wam tutaj głosimy. Ale powiedziałem, że wyjdę od Hiskiasza, żeby wam coś uświadomić. Hiskiasz to była człowiek, to była postać bezkompromisowa. On pociągnął resztę, pociągnął. Ale kiedy Hiskiasz umarł,
Na tronie zasiadł jego syn Manases i rządził tam w Judzie 57 lat. Przez te 57 lat zniszczył wszystko, co stworzył Hiskiasz. Jest o nim napisane. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Achab. Tam był jeden wielki kocioł. Każdy żył, chciał. Po Manasesie też przez 2 lata Amon, jego syn Manasesa, robił tak samo. Ale wiecie co? Jest jedna rzecz. Ludzie, którzy szli za Hiskiaszem, bardzo często nie mieli zbudowanego fundamentu. Silnego fundamentu. Łatwo jest iść, kiedy masz przywódcę, który cię prowadzi. Ale ja, tak jak powiedziałem wam to pytanie na wstępie, jaki ty masz stosunek do prawdy? Ty osobiście. Osobiście. Człowiek, który spotkał się z prawdą, który zna prawdę, który żyje prawdą, nie jest w stanie od tak odwrócić się o 180 stopni. Nie. Ale to jest pytanie. Czy to są tylko emocje? Czy to jest chwilowe uniesienie? Czy to jest standard życia? Standard życia. Co jest wartością w twoim życiu? Co jest wartością? Co? Nie wystarczy być, przyjaciele, częścią zdrowego kościoła, częścią anonimową, kimś z tłumu, bo w moim kościele jest prawda, bo jest w moim kościele jest życie, bo mój pastor jest taki świetny i wierzący, bo mój lider też takie fajne rzeczy mówi o Jezusie. Jaki ty masz osobiście stosunek do prawdy? Ty, do prawdy, która ma na imię Jezus. Do krwi, którą przelał 2000 lat temu na krzyżu za ciebie. Do jego zmartwychwstania. Do tego, kim on ustanowił w duchu tych, którzy uwierzyli. Jaki ty masz do tego stosunek? Czy ty tym żyjesz? Czy ty to wdrażasz każdego dnia? Czy się z tego śmiejesz? Czy z tego drwisz? A dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, przechodzisz mimo. I przeczytam wam teraz historię człowieka, która mnie mocno dotknęła. Jak sobie zacząłem to wszystko uświadamiać, nie z perspektywy historii, tylko z perspektywy tego, co nazywa się dzisiaj, tego, co nas tutaj otacza i czego doświadczamy. Po Manasesie i Amonie na tronie zasiadł Jozjasz. Miał 8 lat. Na początku był niesamodzielny. Panował przez 31 lat. Jest napisane o nim, ale ja za chwilę do tego wrócę. Jest napisane, że czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. Tu mamy pewną informację, jak żyje Dawid. Ale teraz skupcie się, skoncentrujcie się i posłuchajcie, co się dzieje dalej. Historia, która jest opisana. W 18 roku panowania, czyli Jozjasz jest królem już przez 18 lat. Jozjasz wysyła sekretarza, Szafana, do świątyni Pana. Z takim poleceniem. Do świątyni Pana mówimy o Starym Przymierzu, tak? Czyli mówimy w takim rozumieniu, że król wysyła swojego sekretarza do wielkiego kościoła w Jerozolimie. Posyła go. I posyła go i mówi tak. Wstąp do arcykapłana.
do najwyższego religijnego dostojnika w tym kościele, w tej świątyni, najważniejszej postaci religijnej. Wstąp do niego, wydał mu pieniądze przyniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu i niech je przekaże do rąk kierowników robót, mających nadzór nad świątynią Pana, a ci niech wypłacą je wykonawcom robót, dokonującym naprawy uszkodzeń, cieślom, budowniczym, murarzom, na zakup drzewa i tak dalej. Lecz nie trzeba rozliczać się z nimi z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Co my w ogóle widzimy? Widzimy sobie taką sytuację, że jest pewien układ. Układ polityczno-religijny. Jest sobie jakaś tam pobożność, ludzie chodzą do świątyń, jest w jakiś sposób zaangażowany to też król, idą nakłady na świątynię, czyli budowane są kościoły, płyną jakieś pieniądze, teoretycznie wszystko fajnie, wszystko pięknie. Jakoś sobie tam żyją, cały system się kręci, witają się na różnych tam spotkaniach, imprezach, jakoś sobie tam żyją, zasilają się wzajemnie. No i wtedy arcykapłasz Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana. Wypowiedział słowa, które mnie zmiotły za pierwszym razem, jak to przeczytałem. Arcykapłan, najważniejsza postać w świątyni. Znalazłem w świątyni Pana księgę prawa. Wyobrażacie sobie to? Czym oni żyli? Poza tym całym układem, który był, chodzeniem do kościółka, wspólnymi marszami, eventami, może święceniami jakichś rzeczy i przecinaniem wstęg. Czym oni żyli, skoro najwyższy religijny dostojnik mówi, znalazłem księgę prawa, która była fundamentem przymierza, starego przymierza, które mieli zawarte z Bogiem, która była dla nich obowiązującą prawdą, bo innej nie znali. To było podłoże ich przymierza. I arcykapłan mówi, znalazłem, czyli tym nie żyli. Nie żyli tym. Przyjaciele, na naszych oczach materializują się te słowa dziś. Żyjemy w religijnym kraju, o silnym związku państwa i religii, ale nie ma w tym prawdy. Nie ma w tym prawdy. Zobaczcie, masę ludzi dzisiaj tutaj przechodzi krakowskim przedmieściem i rynkiem. Sporo z nich już była dzisiaj w kościele katolickim, pewnie w większości, ale nie tylko. Albo część jeszcze ma, jeszcze to planuje. Zobaczcie, tam stoją. Do czego dzisiaj służy kościół? Taras widokowy. Nieprawda. Taras widokowy jest atrakcją. Po to się chodzi do kościoła. Po to się chodzi. Znalazłem prawdę. Znalazłem odkrycie. Można żyć martwą, pozorną pobożnością. Można spychać temat. Można zagłuszać wyrzuty sumienia. Powiedzieć, byłem dzisiaj w kościółku. Byłem i na tacę dałem 5 dych dzisiaj. Bogu to się na pewno spodoba. Byłem. W niedzielę też pójdę. Założę moją najlepszą marynarkę, pójdę i wrzucę. Po co idziesz do kościoła? Żeby stać na tarasie widokowym? Czy żeby żyć prawdą? Prawdą, która ma na imię Jezus. To słowo upamiętania, to prorocze słowo, to historia, która się wydarzyła 800 lat temu i żyje dzisiaj. Oni też tak myśleli, że jest cacy. Jozjasz też myślał, że jest super. Rozliczają się z pracownikami, piękna elewacja, zrobimy teraz miedziany dach, będzie super, każdy dostaje swoje. Ale prawda została zgubiona. Źródło. Chrystus zmartwychwstały jako Pan i Zbawiciel każdego, kto uwierzy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dlaczego tego nie widać na ulicach?
Dlaczego nie widać pasjonatów głoszących Chrystusa? Dlaczego? Dlaczego nie ma tak jak Hiskiasz grup ewangelizacyjnych, które zamiast tam stać i otwierać drzwi na taras, głoszą Chrystusa i upamiętanie po całym mieście? Dlaczego? Bo prawda została zgubiona. Bo każdy ma swój obraz Boga, którym chce żyć. Jak mi wygodnie, czego mi potrzeba, a co to jest? To jest to bałwochwalstwo, o którym czytamy w Starym Przymierzu. Te wszystkie aszery, bale, świątynki wyżynne, to jest to. Tu nie chodzi o kapliczki, tu chodzi o to, co masz w sercu. I czym żyjesz? Czym żyjesz? Idziemy dalej. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, wręczyli je kierownikom i tak dalej, rozliczenia, cały biznes kwitnie, wszystko się zgadza. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Odczytał tą księgę. I teraz następuje bardzo ważna rzecz w życiu Jozjasza. Jeśli stoisz tutaj dzisiaj, to jest tak jak w życiu Jozjasza. Właśnie zapoznajesz się z prawdą. Właśnie zapoznajesz się z tym, że znaczenie ma tylko to, że Jezus za ciebie umarł. Że na krzyżu Golgoty nastąpiła potężna wymiana i zastępcza ofiara Jezusa została złożona. Jezusa, który zmartwychwstał. Tak było w życiu Jozjasza, choć było to 800 lat przed Chrystusem. I teraz, a gdy wtedy król usłyszał treść księgi, rozdarł swoje szaty. Jak reagujesz, kiedy słyszysz prawdę? Jak reagujesz? Co z nią robisz? To jest bardzo ważne. Wrócę teraz do tego, co przeczytałem wcześniej o Jozjaszu. Jest o nim napisane, że czynił to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani na prawo, ani na lewo. Przez 18 lat swojej służby Jozjasz był jedynie kopistą. Miał zdrowe intencje. Chciał tak jak Dawid, ale nie uwalniał życia. Nie uwalniał życia. Był kopistą. Coś przetrwało w tradycji i wiedział, że robił to Dawid. Wiedział, że robił to później Salomon i on też tak chciał. Przez 18 lat robił ich uczynki, kopiował ich, ale dopiero po 18 latach facet tak naprawdę się odrodził w pewnym sensie. Podjął decyzję. Usłyszał prawdę. Zobaczcie, co robi w pierwszych swoich krokach. Dał rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi i tam kilku jeszcze innym, aby udali się do prorokini, aby dała im wykład tego, co teraz. Co teraz? Jozjasz sobie uświadomił sobie, całe życie żyliśmy bez prawdy. Coś tam robiliśmy. Jakaś tam była pobożność, jakaś religijność. No chciałem dobrze. Ale co teraz? On sobie uświadomił tego, jak bardzo odpłynęli od Boga. Ty uświadom sobie dzisiaj, kim jest Chrystus w twoim życiu. Kim on jest? Postacią historyczną? Wyrzutem sumienia? Raz w roku, żeby być w konfesjonale? Żeby mieć zaświadczenie? Żeby być chrzestnym na komunii i fajny prezent dać? Kim jest dla ciebie Chrystus? Zmartwychwstały. Ten, który zapłacił swoją krwią za twoje grzechy. Kim on jest dla ciebie? Jakąś opcją? Czymś intelektualnym? Tak? Że słyszałeś, że żył ktoś taki 2000 lat temu? Coś ci powiem. W tym kraju wszyscy słyszeli,
że żyła taka postać jak Jezus 2000 lat temu, ale ta informacja, że ty to wiesz, że on żył i nawet w to wierzysz, ona cię nie zbawi. To jest informacja historyczna. Zbawi cię to, jeśli uwierzysz, że on przelał za ciebie swoją krew, że zapłacił na krzyżu cenę, poniósł winę i karę za to, że miałeś go gdzieś do tej pory, że to nie było istotne, że kiedy budziłeś się dzisiaj i planowałeś przyjść tutaj na obiad, Chrystus nie miał żadnego znaczenia dla ciebie i każdego dnia wszystkiego, czego się dotykałeś, robiłeś sam, ja, mi, moje, dla mnie, przeze mnie, wszystko ja, twoje ego siedziało na tronie. Może tego tak nie nazywasz, bo to kwestia wychowania. Może ci powiedzieli, że nie, ty tak oczywiście, tak nigdy byś tego tak nie nazwał, bo to nieładnie. Ale zastanów się, czy realnie dzieło krzyża ma jakikolwiek związek z twoim życiem. I teraz zobaczcie. Poszli więc Hilkiasz i cała ekipa. Poszli do prorokini i ona rzekła do nich. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Pan. Oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców. Zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król Judzki. Za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią im ręce. To też rozgrzał mój gniew na to miejsce i ochłonie. I teraz ta informacja jest przede wszystkim informacją proroczą dla ludzi żyjących dzisiaj. Tu nie chodzi o historię. Nie jesteśmy ludźmi Starego Przymierza. Ale kiedy czytasz tą historię przez pryzmat zmartwychwstałego Chrystusa, to wiesz, że to jest słowo dla tych, którzy są dalecy od Chrystusa. Ludzie, jeśli się nie nawrócicie, nie macie szans na niebo. Nie macie szans na Jego obecność w wieczności. Nie macie szans. On powiedział, ja jestem drzwiami do Ojca. Nikt nie przychodzi do Niego, jak tylko przeze mnie. Żaden z was nie może być na tyle dobry, na tyle święty i uczciwy, aby zasłużyć na niebo. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jeśli odrzucasz prawdę, tą księgą prawa, o której tutaj jest mowa, dzisiaj jest Chrystus, bo Jezus to Słowo. Jezus to Bóg i Słowo. To Słowo. Co z tym zrobisz? Z tą informacją? Co z tym zrobisz? Nie ma takiej opcji, żeby jakikolwiek człowiek dostał się do Chrystusa, do Boga inaczej niż przez Chrystusa. Nie ma takiej możliwości. Przyjaciele, opowiem wam chwilę o sobie. Ja się nazywam Michał Korgol. Ponad 9 lat temu spotkałem się osobiście z Jezusem. Nic tego wcześniej nie zapowiadało. Od małego chciałem osiągać sukces. Chciałem być szczęśliwym człowiekiem. Słyszeliście wcześniej świadectwa dwóch osób, które miały za sobą historie kryminalne. Ja nie miałem. Wręcz przeciwnie. Byłem dobry, byłem uczciwy, porządny uczeń. Wszyscy mnie lubili i szanowali. Skończyłem podstawówkę i liceum z najwyższymi średnimi, bo bardzo chciałem. Bo chciałem osiągnąć sukces i ciągle słyszałem, musisz to, musisz tamto. Następnie przyjechałem tutaj do Warszawy. Przez 5 lat przekraczałem bramę tamtego uniwersytetu. Skończyłem z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji. I w związku z tym, że bardzo chciałem, szybko wszedłem w duchowość tego świata. Sukces, sukces, sukces. Bardzo szybko zostałem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście.
Po ludzku miałem wszystko. Zbudowałem w wieku 20 paru lat piękny dom. Miałem żonę, dwójkę dzieci, nowe samochody. Kilka razy w roku wyjazdy na zagraniczne wakacje. Po ludzku nie potrzebowałem Boga. Występowałem razem z ministrem sprawiedliwości na konferencjach. Mądrzyłem się, czułem się ważny. Mówiłem, że to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ale oczywiście budowałem swoją wartość, kiedy ludzie klepali mnie po plecach, mówili: Michałku, jesteś gość, jesteś uosobienie sukcesu. Ale wiecie, jaka była prawda o mnie? Wracałem do mojego pięknego domu, siadałem, otwierałem wieczorem butelkę czerwonego wina, cieszyłem się, że stać mnie na to drogie, tak się pocieszałem i zastanawiałem się, czy to o to chodzi. Tak będzie dalej? Miałem wtedy 30 parę lat i co teraz? Zbuduję większy dom? No jeszcze za granicą mogę zbudować, bo nie miałem. Może jakieś hobby sobie znajdę. Czytałem, że inni nurkują tam, ileś tam metrów schodzą. To może zastanawiałem się, góra czy dół. Tak ma to wyglądać? Z drugiej strony, kiedy kolejnego dnia szedłem gdzieś, zakładałem maski, nawet przed żoną moją, która tutaj stoi w czerwonym swetrze. Cały czas udawałem silnego, ale wcale nie byłem silny. Ja byłem przekonany, że ja muszę tak udawać, bo inaczej system nie wypluje. Chcesz sukcesu w Warszawie, to musisz w ten sposób. Więc wszedłem w to. Każdego dnia miałem maskę, w zależności przed kim rozmawiałem. Miałem inną maskę do wspólników, inną maskę do klientów, inną maskę do żony. Po ludzku miałem wszystko, ale wiedziałem, że coś musi być więcej. I miałem tą możliwość, miałem to szczęście, że dwie osoby głosiły mi Ewangelię. Osoby, które znałem, były to osoby znane mi ze środowiska. Wydawało mi się to dziwne, no jak? Bóg, XXI wiek, całe życie zasuwam, ciężko pracuję na to, co mam, staram się, odnoszę jakiś sukces. Co ma z tym wszystkiego Bóg? Rozumiem, że tam do Boga mogą wołać ci, którym nie wyszło, jacyś degeneraci, menele, no ale nie ja. Człowiek sukcesu. Uczciwy, zrealizowany. Ale wiecie, przyjaciele, nie dawały mi spokoju pewne słowa. Ci ludzie, którzy głosili mi Ewangelię, powiedzieli, że oni osobiście poznali Jezusa i że mają z Nim relacje. Mówię, no nie, za dużo. Za dużo dla mojej intelektualnej głowy. Okej, nigdy się nie interesowałem się religią, nigdy nie miałem w ręku tej księgi, po co? Skoro czytają ją tylko moherowe berety i ludzie, którzy się boją. Tak wtedy myślałem, tak? Ale jak można mieć relacje? I pamiętam, przecież ma taka sytuacja, w której obiektywnie wszyscy powinni się bać. A oni się nie bali. I to mnie przeraziło. Nikomu tego nie powiedziałem, ale mówię, dlaczego oni się nie boją? Niech oni się boją. Ja chcę, żeby oni się bali. To wszystko by było okej, ale oni się nie bali, a ja się bałem. I to był moment zwrotny, kiedy zacząłem mówić, a co, jeśli ten Jezus żyje? Co ze mną? Co z moim życiem? Co dalej? W pewnym sensie byłem przerażony, ale w związku z tym, że ukierunkowałem swoje serce, szedłem dalej i dalej. I dalej. Pamiętam, że powiedziałem któregoś dnia do niego, że chcę go doświadczyć, tak jak mówią ci ludzie. W moim życiu zaczęły się dziać rzeczy, których nie potrafiłem wytłumaczyć. Rozumiecie? W związku z tym, że rozmyślałem o nim, czytałem coś, co było, dotyczyło zupełnie innego wątku, a dostawałem odpowiedzi do swojego życia i do tematów, które były głęboko schowane we mnie. Nigdy ze wstydu i z poniżenia nie ujrzałyby światła dziennego. To musiał być Bóg. To mnie przerażało w pewnym sensie. Toczyła się bitwa o mój umysł. Ale pamiętam, że zacząłem wołać do Niego tak, jak potrafiłem, szczerze. I powiedziałem, muszę Cię poznać, jeśli Ty żyjesz.
kim ty jesteś? Objaw mi się, pokaż mi się. Co mam robić? Bardzo szybko wewnątrz mnie zaczęło powstawać silne przekonanie najpierw o grzechu. Pomimo tego, że wszyscy mnie klepali, mówili, no Michał, no i też miałem takie wyobrażenie, że jeśli Bóg istnieje, to jest to dziadek z długą, siwą brodą, kiedyś posadzi mnie na kolanie, powie, Michałku, masz bilans dodatni, 90 uczynków dobrych, idziesz do nieba, to w tym momencie, im bliżej byłem rozważań i poszukiwań Jego, wiedziałem, że jestem brudny. Wiedziałem, że to On jest święty, ale nie ja. Ale nie ja. Powstawało przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, która jest w nim kompletnie niezrozumiałe dla człowieka, który nie miał Biblii. Ale to nie o to chodzi. Ale to jest na tyle wyraźny głos, który może się przebić. I o sądzie. Pamiętam, że przemknęła mi taka myśl, że jestem na prostej autostradzie do piekła. Byłem przerażony. Byłem przerażony. Ale z drugiej strony doświadczałem czegoś, czego nie potrafiłem nazwać intelektualnie, co było życiem. I pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience mojego pięknego domu, tak żeby mnie nikt nie widział. Usiadłem na sedesie i zacząłem płakać. Płakać i wołać do Niego. Powiedziałem, uratuj mnie. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię w ciele. Wierzę, że poszedłeś na krzyż, aby mnie uratować. Że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przyjdź i mnie uratuj. Tamtego dnia, było to ponad 9 lat temu, w łazience, na sedesie, Bogu to nie przeszkadzało. Spotkałem się osobiście z Nim. Intelektualnie nie jestem w stanie Wam tego wytłumaczyć, ani udowadniać, nie zamierzam. Ale swojego spotkania z Jezusem jestem bardziej pewien niż tego, że jestem tutaj teraz. Wyszedłem z tej łazienki, nowy, lżejszy o tony ciężarów. Świat był inny, coś się zmieniło. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Dzisiaj wiem, że narodziłem się na nowo. Tamtego dnia. Przyjaciele, to jest jedno z głównych poselstw, które Jezus, ten, który jest prawdą, wygłosił, kiedy tutaj w ciele służył jeszcze na ziemi, 2000 lat temu. Przyszedł do Niego w nocy kiedyś taki właśnie bardzo poważany, religijny człowiek, przed którym się, wiecie, tak jak dzisiaj, czerwone dywany rozwija, tak? Samochody na sygnale torują drogę. I taki człowiek przyszedł do Jezusa w nocy, tak żeby Go nikt nie widział. I Go pyta, nauczycielu, o co chodzi? Bo widać, że robisz wielkie rzeczy. A Jezus powiedział mu, Nikodemie, bo tak miał na imię ten człowiek. Dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On stanął trochę taki, wiecie, osłupiały. Ale jak? Jak prawie 70-letni człowiek może powtórnie wejść do brzucha matki? A Jezus powiedział mu, myślisz po ludzku, Nikodemie. Nieważne twoje stroje, nieważne twoja funkcja, rola w tej świątyni, w tym sądzie, Sanhedrynie, to nieważne, po ludzku myślisz. Dopóki nie uwierzysz we mnie, nie narodzisz się na nowo z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. To bardzo proste, przyjaciele. Każdy człowiek, każdy z was podejmuje w swoim sercu decyzję. Kim dla ciebie jest Chrystus? Kim On dla ciebie jest? Czy wierzysz w to, że przyszedł na ziemię, urodził się jako człowiek, wyrzekł się na ten czas bóstwa, przeżył swoje życie bez grzechu i zaplanował krzyż? Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jezus nie został pokonany przez diabła, On nie przegrał. Religia będzie ci to pokazywać. Będzie ci pokazywać Jezusa, który wisi na krzyżu. Ale to był Jego plan. To był plan. To nie była słabość.
On poszedł na krzyż. Diabeł myślał, że zabija Boga. Ale on zmartwychwstał. Zmartwychwstał w ciele. Po trzech dniach. I wstąpił do nieba. W ten sposób Jezus naprawił to, co zepsuł Adam, pierwszy człowiek. Bo to człowiek od początku miał panować na ziemi. Ale człowiek dobrowolnie pierwszy się zbuntował i przekazał tę władzę diabłu. A że Bóg jest niezmienny, to tylko człowiek mógł z powrotem odebrać tą władzę. Dlatego to był tak doskonały plan. Akt wielki, akt miłości. Bóg, widząc bezradność człowieka, bezradność tego gatunku, mówi, uratuje ich. Uratuje ich. Zejdę na ziemię jako człowiek. I tak się urodził. Szukał Boga przez czas swojego pobytu na ziemi. Modlił się. Uwierzył, że to o nim mówi słowo, że on jest Mesjaszem. Uwierzył, że jest Chrystusem. I uwierzył, że kiedy pójdzie na krzyż, zbawi ludzkość i zmartwychwstanie. W ten sposób Bóg pokochał świat. Ludzie mówią, że doświadczają Boga, Bożej miłości, ale z tym Chrystusem nie przeginaj. To niemożliwe, ludzie. Prawda jest taka. Bóg w taki sposób pokochał świat, że dał swojego Syna. Nie ma innej opcji. Jest powiedziane, że wszystko, co jest potrzebne każdemu człowiekowi do życia i do pobożności, jest dane w Jezusie Chrystusie. Poza Jezusem człowiek nie ma możliwości mieć kontaktu z Bogiem. To jest niemożliwe dla żadnego człowieka. Więc jaki masz stosunek dzisiaj do prawdy? Jaki masz stosunek do tego? Jaki masz? Teraz, kiedy tutaj jesteś, jesteś jak ten kapłan, który odnalazł tą księgę w świątyni, w tej historii z królem Jozjaszem, którą wam czytałem. Jesteś tak jak ten Jozjasz. Decydujesz. Albo mówisz, widziałem dziwny happening dzisiaj. Ha, 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 ha. Jacyś wariaci. Albo bierzesz tą prawdę i się jej chwytasz jako prawdę ostateczną. Stajesz w wyłomie i mówisz, Jezu, ja może nie rozpoznaję do końca, co ten człowiek mówi, ale on też mówił, że on nie rozumiał wcześniej tego za bardzo, ale ja rozpoznaję życie. Rozpoznaję życie. Życie i moc. Ja tego chcę. Ja wierzę w Ciebie. Ja wierzę, że Ty jesteś życiem i dawcą życia. Wierzę w Ciebie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Zapraszam Cię do mojego życia. Panuj w moim życiu. W moim życiu. Twoje zasady. Ty Pan. Ty Pan. Ty Pan. Cały ten świat krzyczy inaczej. Wszystko chce panować w waszym życiu. Ale ty decydujesz, pamiętaj. On poszedł na krzyż za każdego człowieka. Zapłacił cenę za każdego, ale zostawił każdemu wolną wolę. Decydujesz. Powiedział, kładę przed tobą życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie. Kto wybiera? Nie Bóg. Bóg już wybrał. 2000 lat temu zrobił wszystko. Nic dla ciebie nie zrobi więcej. Nic. Nic. I ty też nic nie dodasz do krzyża. Nic. Nie ominiesz krzyża. Możesz tylko się zgodzić i wziąć tą prawdę. Możesz rozerzeć swoje szaty jak Jozjasz. Proroczo. Rozerwać i powiedzieć, Boże, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie, czy żyłam. Przepraszam Cię. Ustanawiam fundament prawdy w moim życiu. Zobaczcie dalej, co on robi. Co robi Jozjasz? Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy i tak dalej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze,
że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Na krzyżu Golgoty Jezus przelał swoją krew, zawierając przymierze z ludzkością, że jeśli uwierzysz w Jego dzieło, w zastępczą ofiarę i zmartwychwstanie, na pewno zostajesz obywatelem nieba i jeśli będziesz żył zgodnie z Jego prawdą, będziesz błogosławiony we wszystkim na ziemi, tak jak kiedyś był Abraham, we wszystkim. Będziesz niszczył dzieła diabła, będziesz zwyciężać, będziesz zdrowy, silny, wolny i odważny każdego dnia i będziesz obywatelem nieba. To przymierze Jezus poręczył swoją krwią. Przymierze. Przymierze. On zrobił swoje. Jedyne, co możesz zrobić, to zgodzić się lub się nie zgodzić, uwierzyć w to lub nie, przyjąć lub nie i o tym decydujesz przez całe życie. I teraz chcę Ci powiedzieć, to nie ma znaczenia, co było do dzisiaj. Kompletnie żadnego znaczenia nie ma. Może miałeś tak jak ja, że niby byłeś porządny, ale nie ma ani jednego sprawiedliwego. Chcę Ci powiedzieć, że On powiedział o tych, którzy przeglądają się w moralności, w humanizmie, powiedział, że ta ludzka sprawiedliwość jest dla niego jak brudna szmata. Jemu się to nie podoba, to tak nie ma. Sprawiedliwością jest Chrystus. I tylko w ten sposób można tą sprawiedliwość uzyskać. Więc nie ma znaczenia. A może byłeś bandziorem, może byłeś po prostu chamem, nie wiem, kim ty byłeś. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Sytuacja każdego człowieka jest taka sama. Karą za grzech jest śmierć. Jeśli nie przyjmiesz zastępczej ofiary Jezusa, to musisz umrzeć. A jeśli przyjmiesz zastępczą śmierć Jezusa, tak, to będziesz żył na wieki. Zbawienie jest za darmo. Za darmo. To prezent od Boga dla każdego, kto chce. To akt miłosny. Ludzie opowiadają dzisiaj bzdury na temat miłości. To Jezus jest miłością. To dzieło. Co robi Jozjasz dalej? Po zawarciu przymierza. Ja wam to przeczytam. To długi fragment. Ale zobaczycie go też proroczo. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym, wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Bala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach Kidromu, a ich poniósł zanieść do Betel i złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, którzy ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Bala, dla Słońca, dla Księżyca, dla gwiazd Zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Zobaczcie w ogóle, co tam się działo. W jakim stanie były dusze ludzi. Popatrz na to proroczo, tak naprawdę. Mówię też do tych z was, którzy narodziliście się na nowo z Bożego Ducha, ale pogubiliście się gdzieś. System tego świata was oszukał, wciągnął, poszliście za tym. Zbudowaliście ileś tych ołtarzy, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że tak naprawdę Jozjasz daje pewien wzór. On się nie zatrzymał. On nie powiedział: zrobiłem porządek z jedną rzeczą, generalnie już mi wystarczy. Spoko, Bóg na pewno postawi mi plusik. Będę miał jakąś nagrodę za to, będzie fajnie. Nie, odszedł do spodu, dlatego to przeczytam. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do Doliny Kidron i spalić ją w Dolinie Kidron. Zeszedł ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło od Geby aż do Berszeby. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozuego, przełożonego miasta, po lewej stronie.
Wszakże kapłanom z świątynek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jerozolimie. Wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci. Kazał też zbezcześcić palonisko znajdujące się w dolinie synów Chinoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Kazał usunąć konie, które królowie judzcy postawili na cześć Boga Słońca u wejścia do świątyni Pana w pobliżu komnaty eunucha Natan Meleka, która była przy arkadach, a rydwan Boga Słońca spalić. Ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów judzkich, oraz ołtarze, które kazał sporządzić Manases w obu podwórcach świątyni, kazał król zburzyć i zetrzeć na proch, a proch z nich wyrzucić do Doliny Kidronu. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południu od góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Komosza, ohydy Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów, król kazał zbezcześcić. Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi. Również i ołtarz w Betel, świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, przez co wciągnął w grzech Izraela. Również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posąg Aszery. Gdy Jozjasz odwrócił się, następnie zapytał, także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy we wszystkich miejscowościach Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił w Betel. Kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów wyżynnych, którzy tam byli przy ołtarzach, i kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jerozolimu. Następnie rozkazał król całemu ludowi: obchodźcie Paschę ku czci Pana Boga waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. Aż dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jerozolimie. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów i bożki domowe i bałwany i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jerozolimie, aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Zobaczcie, jak był zdeterminowany. Zobaczcie. To jest wzór, to jest pewien przykład. To prorocze słowo dzisiaj dla nas. Każdy człowiek może żyć świętym życiem. Może doświadczać wszystkiego, o czym mówi to słowo. Każda obietnica może się manifestować. Pytanie, czy tego chcesz? Jozjasz 18 lat był kopistą. Kopiował. Nie czaił jeszcze, o co chodzi. Ale jak poznał prawdę, ruszył jak pocisk. Ruszył jak torpeda. Powiedział: nieważne. Nic się nie liczy. Zobaczcie, przytoczę jeszcze raz. Wcześniej był częścią tego układu religijno-politycznego. Coś tam se robił ze świątyniami tak zwanymi, tak? Czyli z kościołami. Ale tam nie było prawdy. Ale on poznał prawdę. Poznał. Odpowiedział wiarą, całym swoim sercem, całą swoją duszą. Dlatego jest napisane o nim, że nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich, ściśle, według zakonu mojżeszowego. Po nim też już nie wystąpił taki jak on. Nie było innych. Rozumiecie? Determinacja. Determinacja. Ogromna determinacja Jozjasza. Wrócę do pytania wyjściowego. O czym jest to słowo dzisiaj? Jaki ty masz stosunek? Usłyszałeś teraz pełną Ewangelię. Usłyszałeś prawdę. Jeśli jesteś człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha, to jest to początek. Przed tobą początek drogi z Bogiem. Ale najważniejsza decyzja jest teraz. Jeśli uwierzysz w te słowa i odwrócisz się od niezależności od życia z Bogiem, uwierzysz w prawdzie. Prawdzie, która ma na imię Jezus. To jedyna prawda. Będziesz uratowany. Będziesz zbawiony. Przestaniesz się bać. Przyjaciele, kto z was chce oddać dzisiaj swoje życie Jezusowi? Kto z was, zapraszam, podejdźcie. Kto z was jest gotowy stanąć w wyłomie?
Chodź. Chcesz? To chodź. Jozjasz był zdeterminowany. Dzisiaj jest dzień zbawienia, tak jak słyszeliście. Dzisiaj. Dzisiaj podejmujesz decyzję, pamiętaj. Jak próbujesz zepchnąć to, co usłyszałeś, przyspieszyć kroku i tak zrobić, że nie słyszałem tego, to nieprawda. Słyszałeś. I rozsądzasz w swoim sercu, kim dla ciebie jest Chrystus. Kim dla ciebie jest prawda. Powtórzcie za mną. Powtarzajcie. Jezu, przepraszam Cię, że całe życie żyłam bez Ciebie. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię w ciele. Poszedłeś na krzyż, aby mnie uratować. Wziąłeś na siebie winę i karę za moje grzechy. A następnie zmartwychwstałeś. I wstąpiłeś do nieba. Bądź Panem mojego życia. Rebasz. Nie może Pan mnie dotykać. Bo? Możemy się modlić, ale dotykać tylko ksiądz. Ksiądz? Nie pozwolę, żeby... Okej. To może się usunąć. Rabashita kalara masata kalara sara. Ojcze, uwielbiam Ciebie. Jestem więcej niż ksiądz. Arabashira makalara satala kalara sara. Arabashira kalara masata. Arabashita kalara masara. Duchu Święty, wypełnia ją. Dziękuję Ci dzisiaj za bal, który jest w niebie. Dziękuję Ci za jej nowe narodzenie. Dziękuję Ci za pokutę od życia bezbożnego. Dziękuję Ci, Jeszua, że ona spotyka się dzisiaj z Tobą. Dziękuję Ci, że zaczyna nowe życie. Nowe życie w Chrystusie Jezusie. Uwielbiam Ciebie, Jeszua. Uwielbiam Ciebie. Ja zabezpieczam tę decyzję. Ojcze, oroto koloroma shia bakalara sara. Araba shia bakalara sara. Boże aniołowie, usługujcie jej teraz. Usługujcie jej teraz. Usługujcie jej teraz. Amen. 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 Gratuluję. Tak się tworzą bohaterowie. A ty? Co z tym zrobisz dzisiaj? Przyjaciele. Nie potrzebujesz do tego pośrednika. Dzisiaj, jeszcze dzisiaj, realnie możesz pojednać się z Bogiem, jeśli na poziomie swojego serca zgadzasz się z tym, co powiedziałem i wezwiesz Jego imienia. Możesz być uratowany i uratowana. Zostawiam was z tym, przyjaciele. Życzę wam owocnych rozważań i determinacji, jak u Jozjasza. Amen.